Przy stacji metra Stadion Narodowy pojawiły się pierwsze dwumiejscowe rowery, czyli tandemy. Teraz w sieci warszawskich rowerów miejskich jest 10 takich pojazdów. Prawie wszystko jest tu podwójne. Koła też są dwa. Koszty i zasady wypożyczania pozostają te same. Lokalizacje pojazdów można wykryć na stronie internetowej. Jeżeli się sprawdzą, będzie ich więcej. W pierwszą podróż takim rowerem mogła na drugim siodełku wyruszyć osoba z niepełnosprawnością wzrokową. Czy tandemy się przyjmą? Zobaczymy.